Dotarłem przed chwilką do Belgii i pierwsze co zobaczyłem, zobaczcie, domek w środku lasu, na totalnym pustkowiu praktycznie. Wygląda całkiem fajnie. Powiem wam, że bardzo fajne miejsce, żeby sobie usiąść i się zrelaksować, czy nawet poczytać książkę. Domek już się troszkę rozpada, ale to nic. My i tak wejdziemy tutaj. Teren porośnięty skalniakami. Obok jest niewielka uliczka. A oto i nasz dom. Tutaj mamy chyba wejście do garażu. Tak jest. Co znajduje się w garażu? Mamy troszkę narzędzi. Felga metalowa. Widać, że od bardzo dawna nikt tutaj nie zaglądał. Leżaki. Jakaś niewielka część kredensu. I drewniane krzesła. Kierujemy się teraz do wnętrza domu. Zobaczymy, co tam na nas czeka. Tylko którędy? Czy tu jest dobra droga? Zaczęło padać. Zobaczcie. Poziomki. Pyszne. Po eksploracji trzeba będzie troszkę spróbować. Tutaj mamy jedno wejście. Ale spróbujemy z innej strony. O! Tutaj będzie o wiele łatwiej. Jesteśmy. O kurde. Troszkę wyposażenia zostało. Jak widzimy na samym wejściu, ładna komódka drewniana w stylu Ludwika XVI. Zdobienia mosiężne. A na górze grzejnik. Zauważcie, że jest nadal podłączony do prądu. Oczywiście prądu już tutaj nie ma. Kilka już zdewastowanych foteli. Tutaj mi się podoba wykończenie tej ściany z kamieni, a to właściwie chyba komin był kiedyś. Tak, to komin jest. Tutaj mamy nawet pozostałości po kominku. Tu zostały ruszta, przewody gazowe. Wejdziemy teraz troszkę wyżej. Tutaj mamy jakiś stół drewniany, ekliptyczny. Tu chyba wejście było, tak. Tutaj było wejście główne. Miejsce na kurtki. Tu już częściowo zawalone wszystko. O, tutaj była kuchnia. Lodówka. Całkiem fajna. Trigawia.
jesteśmy i w łazience. Z tej toalety już chyba od dawna nikt nie korzystał. Zobaczcie, że cała zasypana tynkiem, który spadł z góry. Tutaj była kabina prysznicowa. I oczywiście zlew. O, już nie działa. Wejdziemy teraz do sypialni. O kurde, sypialnia też zdemolowana. Choć to wydaje mi się, że to wszystko tutaj zniszczyła natura. Od kiedy przeciekł dach, wszystko się zniszczyło po kolei. Teraz wejdziemy do salonu. Nakrycie do stołu. Talerze z Bawarii, czyli z Niemiec. Żelazko. U nas się mówiło żelazko z duszą. Podgrzewane było i można było prasować. Szafa wbudowana w ścianę. A tutaj mamy piecyk. Również gazowy. U góry spękana Matka Boska. Niewiele pozostało. Myślę, że od bardzo dawna jest opuszczone to miejsce. Są tu jakieś zapiski, ale nie za bardzo rozumiem. To jest w języku flamandzkim. To będzie raczej krótki filmik, ze względu na to, że dom już jest zdewastowany i nie ma zbyt wiele wyposażenia. Ale myślę, że zawsze warto wpaść do takiego domu i zobaczyć, jak wygląda. Jednak i tak najbardziej podoba mi się teren, przy którym stoi domek. Zobaczcie, jest to piękny las. Naprawdę można tutaj wypocząć, pooddychać świeżym powietrzem. Mamy nawet panienkę, w której się kąpano niegdyś. Dobra, ale jeśli chodzi o ten domek, to chyba będzie wszystko. Żegnam się już z wami i do zobaczenia na moich kolejnych wyprawach. Mam nadzieję, że kolejne wyprawy będą troszkę dłuższe. I będę miał co pokazywać wam. A na razie żegnam się już z wami. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia.